Cześć, witam Was w kolejnym już drugim odcinku z naszej podróży własnym kamperem, którego sam zbudowałem po Rumunii. Aby mieć ciągłość, zapraszam do oglądania pierwszego odcinka, który jest dostępny na moim kanale. Natomiast my po dobrze przespanej nocy na trasie transfogarackiej przejechaliśmy na drugi dzień tunelem gdzieś około kilometrowym na drugą stronę trasy i będziemy teraz zjeżdżać w kierunku południowym. I właśnie tutaj widzicie tam wylot tego tunelu i ogólnie tam za tymi górami jest część, którą widzieliście w poprzednim odcinku, a my sobie tutaj jedziemy. My właśnie filmuję z samochodu ze środka, tą drogą pojedziemy. Pojedziemy tu. Pojedziemy tam, to jest południowa strona, stamtąd przyjechaliśmy, a my pojedziemy tam na dół. Tam. I gdzieś tam. I tam stoimy kamperem. Stamtąd jechaliśmy, górą idzie ta trasa. Tam pojedziemy. Serpentynami. Pod te góry, a tu taki, mamy taki szum. Ponieważ tutaj mamy olbrzymi wodospad. I przed chwilą właśnie widzieliście odcinek od miejsca, gdzie nocowaliśmy na szczycie trasy transfogarackiej. Zjazd z serpentynami. Po drodze minęliśmy ten wodospad. A potem trasa już prowadziła dolinką. Wśród drzew nie była zbytnio atrakcyjna. No też atrakcją pewnie były dziury na tej trasie. I my jechaliśmy, później omijaliśmy jezioro Widaru, gdzie dojechaliśmy do tamy i tam czeka na nas atrakcje. I wygląda to tak. Na jezioro. No i tu jest taka tama. Natomiast jadąc wzdłuż tego jeziora były ładne zatoczki. W tych zatoczkach można było zjechać i iść popływać statkiem. A później się już dojechało do tamy. Można było się przejść po tej tamie. Tam były jakieś tunele. Można było tam coś zjeść. Z samej tamy był ładny widok. Moją uwagę na to zwrócił słup wysokiego napięcia, który wygląda jak Iron Man. Natomiast największą atrakcją wzdłuż tego jeziora były niedźwiedzie, które dosłownie co parę kilometrów się pojawiały. Ten akurat wyszedł z tego murku, wszedł na murek i szedł sobie tak. Ten był stosunkowo młody, natomiast kilkaset metrów spotkaliśmy olbrzyma. On stał wcześniej, nie zdążyłem wyciągnąć aparatu, natomiast on miał ze 2 metry chyba jak stał. I zrobił potężne wrażenie na mnie i mojej żonie. W innym miejscu koło tej drogi spotkaliśmy znowu niedźwiedzicie z młodymi przy samej drodze. Ona miała nadajnik, więc chyba był monitorowany. Pilnowała bacznie młodych, na szczęście była agresywna, a my byliśmy bezpieczni w samochodzie, w kamperze. A my pełni przygód, wrażeń i emocji ruszyliśmy dalej, gdzie po drodze zjedliśmy dobry rumuński obiad w greckiej restauracji i dojechaliśmy do miejscowości Baskow nad jeziorem przed miejscowością Pitesti, gdzie się zatrzymaliśmy na nocleg. Jak widzicie, w pięknych okolicznościach przyrody przy samym jeziorze. No tam właśnie widzicie naszego kampera, ja i Bożena po lewej stronie, a zatrzymaliśmy się na jakby parceli prywatnej u Mr. Johna. Nie jest to jakby pole kempingowe, ale Mr. John chciał 15 euro. Myśmy powiedzieli, że damy 10, się zgodził. Więc tutaj zostaliśmy. Wieczorem rozpaliliśmy grilla przy samym jeziorze, gdzie była ciepła woda i w ogóle super miejscówka. Można było sobie tam wziąć rowerek w cenie, czy tam kajak, czy łódeczkę. Nie było problemu. Oczywiście dla chętnych dam w opisie filmu GPS-y i namiary tam do Mr. Johna. No przecież sam Mr. John bardzo fajny gościu. Przychodzą do niego miejscowi wędkarze, tam sobie łowią, czy inni ludzie, i jakąś tam widziałem imprezę urodziną robił, tam ma też chyba domki do wynajęcia. Natomiast myśmy tam przyjechali z prostej przyczyny, musieliśmy uzupełnić wodę, spuścić szarą i WC opróżnić, bo od Polski tego nie zrobiliśmy jeszcze od wyjazdu. Natomiast można było też stać, bo pytali się miejscowych o tam, gdzie teraz widzicie tą drogę, tam jest taka plaża miejscowa. Za darmo tam są rowerki i tam też można było stanąć, bo nam mówili sobie, że tam stają kamperami, nie ma problemu. No ale będziemy musieli uzupełnić wodę, także dlatego byliśmy u Johna. Natomiast sam John bardzo fajny, jak mówiłem, posiada jakiś tam sklepik mały, bez problemu uzupełniliśmy wodę, można tam kupić niego jakoś piwo, jakieś lody czy tam napoje zimne z lodówki. Nie jest oficjalne pole kempingowe, ale warto tam podjechać. Bardzo fajnie, tym bardziej, że można spuścić wodę, uzupełnić wodę, czy wyczyścić toaletę.
No i tak spędzonej nocy, grillu, wieczorem ruszyliśmy w dalszą drogę. W sumie te 10 euro, które zapłaciliśmy u Mr. Johna, było pierwszym naszym płatnym postojem od momentu, gdy wyjechaliśmy z Polski, a my później ruszyliśmy na Bitteszty i na autostradę, kierując się w stronę Morza Czarnego, bo tam był nasz następny cel. Masakra była w Bukareszcie, nie dało się ani z jednej, ani z drugiej strony go objechać, po prostu same remonty, korki, 2 godziny nam to zajęło, ale jak już minęliśmy ten Bukareszt, to znowu autostradą skierowaliśmy się w stronę Morza Czarnego, a dokładnie w stronę Konstancy. Na Rumunii trzeba mieć winietę, niezależnie jakimi drogami się płaci. Natomiast po minięciu delty Dunaju wjechaliśmy jeszcze dodatkowo płatną drogę w stronę Konstancy. Można było to objechać bocznymi, ale zapłaciliśmy w sumie 13 zł, przeliczono na nasze 13 lei i ruszyliśmy do Konstancji. Przez centrum Konstancji ruszyliśmy na Mierzeję, do Mamaja nad Morzem Czarnym. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że Mamaja to luksusowy kurort. Głośny kurort luksusowy i tętniący życiem. Nam się po prostu podobało, bo był na Mierzei pomiędzy morzem a jeziorem, którego nazwy niestety nie pamiętam. Właśnie tutaj widzicie plażę Mamaja. Plażę trzeba przyznać i morze jest bardzo ładne. Plaża jest cała z muszelek, nie ma piasku, tam są muszelki. Można garściami po prostu brać muszelki, u nas na Bałtyku się zbiera. Natomiast znaleźliśmy na Mamaja pole namiotowe, bo stwierdziliśmy jadąc tam, że będziemy na polu namiotowym. O, tam widać nawet kampera teraz. Na tym polu ten zielony pas to jest pole namiotowe pomiędzy tymi hotelami, które są w budowie. Tam stoi nasz kamper. I stwierdziliśmy, że tam pojedziemy na rowerach, po tym, tam widzicie to jezioro, po tej Mamaji. Jednak nie wytrzymaliśmy tam długo. Non-stop budowa, hałas. Nie dało się. Po 2 dniach uciekaliśmy po prostu dalej. A tu widzicie właśnie, jak ta Maja jest pięknie położona, bo to trzeba przynajmniej pięknie. Tam w oddali widzicie Konstancę. Całe tutaj jest godzina chyba 6 rano. W każdym razie wcześniej rano ludzi nie ma. Jest ładnie, jest naprawdę ładnie. Dla tych, co lubią takie klimaty, to będzie pewnie fajnie. Pole namiotowe stosunkowo dość drogie, nie pamiętam ile. Podam oczywiście w opisie filmu link do tego, namiary na to pole, także i może stronę też podam, to zobaczycie. No a tam się kończy właśnie, tam gdzieś tam Mamaja, tam jest jakiś port w oddali. No i chyba tyle, co tu. Jeszcze zaraz wam pokażę, jak wygląda to jezioro, bo tam można, udało mi się dojść nad to jezioro. Natomiast hałas z tych budów od 6 rano do wieczora, masakra. Oczywiście tu jeszcze się coś buduje, niektóre już hotele działają, a to jest to właśnie samo jezioro. Natomiast woda była ciepła, bo sprawdzałem, a nie zachęcało mnie do kąpieli kolor zielonkawy, takim się z jakoś śnicami kojarzył, więc sobie po prostu odpuściłem wejście, zresztą nikogo nie było, też nikt się nie kąpał. Natomiast można tam pewnie popływać na łódce, posurfować, czy uczyć się surfingu, czy na desce z żaglem. Pewnie jest fajnie. No i tam, jak widzicie, się wszystko buduje. Morze Czarne. Krzysiek płynący. Wieje dzisiaj jak cholera. Nic nie rozumiem. To jakaś rozgwiazda. Tam też jakaś rozgwiazda. Mówiłem, jeszcze się rozłożyła, widziałem. I tak to wygląda. Odnośnie samego tego pola kempingowego, to jak powiedziałem, ceny no, są wyższe niż wszędzie indziej. Chociaż nie mam dużo porównania, bo my kamperem większość spaliśmy na dziko. Natomiast na tym polu jest jakiś fast food, jest jakiś bar, jest jakiś sklep. Co do Wi-Fi, to na całym polu nie ma i tu byłem zdziwiony, zaskoczony, bo za cenę chyba, o ile pamiętam, 120 zł za dobę, to wydaje mi się, że powinno być w standardzie takie, przynajmniej jeśli to pole chce być jakimś europejskim polem i w miarę, ale szału nie było. Natomiast sami Rumuni to bardzo mili, natomiast oni do południa na plażę, po południu już siadają przed tymi namiotami i tam wystawiają jedzenie i jedzą do późnej nocy, śpiewają jakieś piosenki, także ciszy tam nie było. Natomiast plaża przy tym polu, jak widzieliście na filmach, jak najbardziej ok. No i w sumie ten odcinek kończę na tym. Dziękuję. Jeśli się podobał, to łapka w górę, polubcie go, subskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie zobaczyć kolejne odcinki, a będzie ich więcej o Rumunii. No i chyba tyle. Dziękuję i do widzenia. Cześć.
miłych wakacji poza tych.